długie na 3,65 m, lecz niezbyt szerokie na dwozie o 4 lub 5 miejscach. Niewielka waga i 5 drzwi. Karl powstał w oparciu o sprawdzoną receptę na samochód miejski. Wzdłuż wystarczająco dużo miejsca dla kompletu pasażerów, a szerokość ciągle mniejsza od Corsy i Punto. Trzycylindrowy silnik Opla w konfiguracji z nadwoziem Karla zapewnia mu na tyle duży nadmiar mocy, że samochód jest w stanie bez problemu ruszyć z drugiego biegu i rozpędzić się do autostradowej prędkości 140 km na godzinę. W końcu rozwija niemałą moc, 75 koni mechanicznych. Plusem miejskiego Opla jest fakt, że zastosowano tu wiele materiałów znanych wcześniej z Opla Corsy. W Polsce Karl dostępny jest w czterech standardach wyposażenia, ale w dwóch pierwszych, Eco i Essentia, nie należy raczej poważnie brać pod uwagę. Wyraźnie chodziło o to, aby zejść z ceną poniżej poziomu 36 tysięcy złotych, żeby w samochodzie znalazło się radio, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby czy manualna klimatyzacja. Trzeba zapłacić prawie 40 tysięcy złotych za średnią odmianę Enjoy. Co ciekawe, najbogatsze odmiany Karla wyposażone są w tempomat, szyber dach czy podgrzewane fotele i kierownicę. Taka odmiana potrafi jednak kosztować nawet 50 tysięcy złotych. Polecamy również zobaczyć zimowe porady, jak zadbać o swoje 4 koła oraz Volkswagen Jetta TDI Test. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.punocna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.